Wiesz, patrzę na tego Wiedźmina i widzę w nim coś niezwykłego. On z tych, co zmieniają losy królestw. Prawda, to prawda. By było. Aż mi ciary po plecach chodzą. Opowiem ci o kobiecie, co spadła z... Opowiadałeś tysiąc razy! Nikt już nie chce słuchać o latających babach! To było... Czym mogę służyć? Opowiedz! Czym mogę służyć?
opowiem ci o kobiecie, co spadła z nieba. Opowiadałeś tysiąc razy. Nikt już nie chce słuchać o latających babach. To było bardzo dziwne zjawisko. Dziwne zjawisko to by było, jakbyś raz uchlany do domu nie wrócił. Opowiadałeś tysiąc razy. Nikt już nie chce słuchać o latających babach. To było bardzo dziwne zjawisko. Woo!
Tylko bez żadnych sztuczek. Ha!
Pozdrawiam. Park. Witaj. Pozdrawiam. No witaj. Witaj. Nie kręć się tu! Nie kręć się tu! Czołem. Nie kręć się tu! Edmil. Witaj. Co tu robisz o tej porze? Rozmyślam. A o czym? O walce, która nas czeka. Dopóki jest ta upiorna mgła, żadnej bitwy nie będzie. Mam na myśli coś innego. My, kobiety, musimy wreszcie wyjść z cienia. Walcząc, stoimy na równi z mężczyznami, jednak poza polem bitwy... A co tak konkretnie masz na myśli? Nawet gdybym była najlepszym strategiem i najdzielniejszym z wojowników, nie powierzą mi dowództwa armii. Tylko dlatego, że urodziłam się kobietą. Jesteś wyjątkiem. Niewiele kobiet o tym marzy. Marzą, Wiedźminie. Ale nic nie mówią. Nie chcą stać się pośmiewiskiem. Lubisz, jak się z ciebie śmieją? Wytykają palcami? Jestem Wiedźminem, odmieńcem. Gdziekolwiek się pojawię, wzbudzam sensację. Nie będzie to łatwe, ale jeśli przetrzesz szlak... To następnym kobietom będzie już łatwiej. Dziękuję, Wiedźminie. Bywaj. Brzuch ci nożem rozpruję! Spierdalaj! Witaj. Witaj. Jaki cel ma Filippa? Dlaczego zależy jej na wolnym Vergen? Jak każda czarodziejka, lubi mieszać w polityce. Żadna nie zawaha się poświęcić cudzego życia dla realizacji swoich planów. Każda, żadna. Życie ma więcej kolorów niż czarny i biały. Raczej więcej odcieni szarości. A co do magów, nie mam złudzeń. Wiesz, jaki los zgotowała elfiej młodzieży królowa Doliny Kwiatów? Enid Anglenna, znana też jako Francesca Findaber, czarodziejka, w zamian za utworzenie Królestwa Elfów Dolblatana, wysłała Skojatel na rzeź. Mieli atakować tyły wrogów Nilfgaardu. Była szansa, by wszystko odwrócić.
Mogła się przeciwstawić cesarzowi. Mogła wezwać wiewiórki do obrony Doliny Kwiatów. Dlaczego tego nie zrobiła? W imię wyższych racji. Tak chciał nilfgaardzki cesarz. Dlatego po zakończeniu wojny pozostaliśmy bandytami. Dlatego elfy giną. A nasza młodzież jest mordowana przez takich jak Roche. I dlatego nie ufam Filipie Earhart. Jaki cel ma Filipa? Jak każdy raczej Enid Anglenna była szansa. Dlaczego to? W imię dlatego po i dlatego. Roche może być po tamtej stronie mgły. W takim razie wreszcie go dopadnę. We Flotsam byłem już blisko. Od dawna próbujesz go dopaść? Odkąd został dowódcą niebieskich pasów. I podczas swojej pierwszej akcji wyciął podległe mi komando do ostatniego elfa. Zaskoczył mnie pierwszy i ostatni raz. Więc to sprawa osobista. Zemsta rodem z jaskrowych pieśni. Wymaga tego bezpieczeństwo, Skojatel. Z pierwszych dowódców takich oddziałów żyje tylko on. Do kolekcji brakuje ci tylko odznaki z Temerii. Trzeba kończyć rzeczy, które się zaczęło. Wiesz, że na jego miejsce przybędzie tuzin innych. Gorszych. Nie stosuje się to do Vernona. Bardziej zawzięty diabeł jeszcze po tej ziemi nie chodził. Im dłużej działa, tym jest lepszy. Muszę to przerwać. Ta dłoń, za którą Skojatel są gotowi pójść na bitwę. Opowiedz mi o niej. Saskia? Ona nie jest dłoń. Nie jak inni. Widziałeś ją. Nie muszę ci tego tłumaczyć. Chcę walczyć o Dolinę Pontaru dla wszystkich raz. Myślałem, że nienawidzisz ludzi. Jestem wojownikiem, nie idiotą. To najlepsze, na co możemy teraz liczyć. Lepsze niż Dolina Kwiatów. Uda się wam odeprzeć wojska Henselta? Nie. Jak to nie? Mimo fortyfikacji i wszystkich krasnoludzkich wynalazków nie powstrzymamy Kedweńczyków. Jest ich zwyczajnie za dużo. Co zamierzasz? Zobaczysz. Jedno mogę ci obiecać, nie złamię danego słowa. Poznałem już kiedyś przywódcę Skojatel. Nie wina. Znałem go, próbował przekonać mnie do swoich pięknych marzeń. Podobno i ciebie. Dużo o mnie wiesz. Staram się wiedzieć jak najwięcej. O wszystkich. Jestem neutralny, dlatego nie stanąłem po jego stronie. Może to i właściwa postawa. Pozostawić rzeczy ich własnemu biegowi. Gorzej, jeśli zaczniemy się później zastanawiać, co byłoby, gdybyśmy postąpili inaczej. Nie mam tego problemu. Dziś stoimy po tej samej stronie. Dziś mam inne cele i innych sprzymierzeńców. Byłeś w Dolinie Kwiatów? Dol Blatana jest wasalnym państewkiem cesarza Nilfgaardu. Nazywają ją państwem wolnych elfów, ale Skojatel nie mają tam wstępu. Dostaliśmy kolejną bolesną lekcję. Ale dzięki wolnej Dolinie Pontaru wszystko może się zmienić. Minęło 5 lat od ustanowienia Dol Blatana. Przez ten czas osiedliło się tam ponad 2000 elfów. Wiesz, ilu dzieci się doczekali? 10. To nie jest Dolina Kwiatów w Wiedźminie. To Dolina Bezpłodnych Starców. Powiedz to Franczesce. Jakieś wieści o Leto? Jest gdzieś po drugiej stronie mgły, czuję to. Nigdy nie wspominałeś o naturze waszego sojuszu z Leto. To chyba dobra chwila. Cóż, jestem ci to winien. Nie wiem, kim oni tak naprawdę są, ani z czyjego polecenia działają. Leto odnalazł mnie 2 miesiące temu. Wymknął się z obławy w Edirn i zaproponował nam współpracę. Pomoc naszych zwiadowców i nasze kryjówki w zamian za głowy Foltesta i Henselta. Dobra oferta, zważywszy na to, że ujawniliśmy jedynie część naszych sekretów. Później okazało się, że Leto nie jest sam. Serit i Egan mieli zabić Henselta z pomocą moich wojowników. Jak wiesz, nie doszło do tego. Wybacz, są zaślepieni nienawiścią. Witaj.